Bioinformatyk to jest taka osoba, która zajmuje się wykorzystywaniem algorytmów informatycznych w tłumaczeniu procesów biologicznych. Czyli tak naprawdę takie trochę dwa w jednym. Taka bardzo interdyscyplinarna wiedza, która jest stosunkowo nowa i wydaje się być ciekawa. To jest tak naprawdę odwieczny problem, czy łatwiej jest wykształcić bioinformatyka, który będzie pierwotnie biologiem czy informatykiem. Zastanawiamy się od dłuższego czasu, tak patrząc na różne przykłady, to ja jestem z wykształcenia biotechnologiem i informatyki nauczyłem się gdzieś w trakcie swojej pracy parę lat temu, gdzie postanowiłem troszeczkę zmienić swoją ścieżkę naukową. Ale w moim zespole mam koleżankę, która jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, magistrem inżynierem i ona tą całą część biologiczną tak naprawdę uczyła się, będąc u mnie na pracy magisterskiej, teraz pracując ze mną, jest świetnym fachowcem od analizy genomów bakteryjnych, a właściwie nauczyła się tego zupełnie niedawno. Można popatrzeć na mój zespół, mojego laboratorium. My mamy tak naprawdę dwuzespołowe laboratorium. Pierwszy zespół to jest tak zwany zespół mokry, czy od mokrej roboty, jak się śmiejemy. To są koleżanki, które pracują z sekwenatorami kwasów nukleinowych, które laboratoryjnie wykonują tą całą pracę odczynnikową. Czyli one tak naprawdę otrzymują dane, a drugi zespół czysto bioinformatyczny, który te dane analizuje. I to są osoby o wykształceniu różnym, bo właśnie mam koleżankę, absolwentkę Politechniki Wrocławskiej, kolega jest chemikiem po Politechnice Łódzkiej, także różnie tutaj. Są dedykowane narzędzia, dedykowane języki. Najczęściej spotykane to jest oczywiście R i Python. Szczególnie Python jest stricte dedykowany do działań bioinformatycznych, ale też jest całkiem sporo oprogramowań, nakładek graficznych, które ułatwiają tego typu analizy. Natomiast my tak naprawdę wykorzystujemy najczęściej narzędzia Pythonowskie, open source'owe, takie, które dość łatwo można modyfikować po to, żeby je maksymalnie można było dopasować do naszych czasem szczególnych wymagań. Każdy materiał, który uzyskujemy, materiał biologiczny, który identyfikujemy, jest troszeczkę inny. Zupełnie inaczej analizuje się genomy na przykład wirusowe, które są małe, ale posiadające dość specyficzne i często trudne do sekwencjonowania domeny. Jeszcze inaczej genomy bakteryjne, które są większe niż wirusowe, ale z kolei zupełnie inaczej wyglądające niż eukariotyczne. My zajmujemy się dość szerokim wachlarzem i tak naprawdę każdy przypadek musimy traktować jako odrębny. Dokładnie tak. I bywa tak, że koleżanki samą bibliotekę do sekwencjonowania następnej generacji przygotowują w ciągu tygodnia, czyli w ciągu tygodnia otrzymujemy dane, a następne 10 do 12 miesięcy je obrabiamy już, aby uzyskać tą końcową sekwencję. Jest mnóstwo baz danych, z których oczywiście możemy korzystać. To zarówno obejmujących sekwencje wirusowe, bakteryjne czy nowotworowe, bo akurat tymi rzeczami my się najczęściej zajmujemy, ale też oczywiście generujemy własne dane. Posiadamy sprzęt do sekwencjonowania drugiej generacji i trzeciej generacji, także oczywiście też działamy na tym polu. Tak naprawdę wydaje mi się, że w każdej dziedzinie związanej z biologią gdzieś ta bioinformatyka się nam pojawia. To tak jak uczenie maszynowe, o ile sobie nie do końca zdajemy sprawę, ale tak naprawdę funkcjonuje na każdym etapie naszego życia, bo wystarczy popatrzeć na nasze smartfony, które posiadamy. Tam jest mnóstwo wykorzystywanych algorytmów uczenia maszynowego. Tak samo te bioinformatyczne analizy, one są bardzo często w medycynie, w biologii, w nasiennictwie, w rolnictwie i mnóstwo jeszcze innych tematach.
nie jesteśmy na tym etapie, żeby sztuczna inteligencja mogła zastąpić człowieka, więc o to bym się nie martwił. Na pewno jeszcze sporo pracy jest przed nami. Natomiast niewątpliwie może bardzo pomóc. To my mamy takie projekty, w których musimy analizować mnóstwo danych od pacjentów, na przykład nowotworowych. I tutaj algorytmy sztucznej inteligencji nam bardzo pomagają w wyszukaniu odpowiednich wzorów, na przykład ekspresji różnych genów, które byłyby charakterystyczne dla konkretnych stanów nowotworowych. Myślę, że tak, natomiast to jest cały czas jeszcze dziedzina bardzo nowa i tak naprawdę one są wdrażane, może trudno powiedzieć, że wdrażane, raczej opracowywane i są na takim etapie albo krótko przedwdrożeniowym, albo krótko powdrożeniowym. Trudno mi jest podać takie konkretne przykłady właśnie dlatego, że to jest rzecz bardzo nowa. Oczywiście my w naszej działce spotykamy się z machine learningiem na co dzień, ponieważ żeby uzyskać informacje z naszych sekwenatorów, czyli przetłumaczyć dane fluorescencji, które uzyskujemy przy sekwencjonowaniu drugiej generacji na już konkretne fragmenty nukleotydowe sekwencjonowane, to właśnie używane są algorytmy uczenia maszynowego. Także my to widzimy na co dzień. Wielu moich kolegów pracujących czy na spektroskopii mas, czy na innych tego typu generatorach danych też pracuje z tymi algorytmami. W życiu codziennym no pewnie też jest tego całkiem sporo. W tej chwili dość prężnie działamy przy walidacji sekwenatorów trzeciej generacji. To są takie małe urządzenia do sekwencjonowania, które można tak naprawdę wykorzystywać w dość dowolnych warunkach, nawet w laboratoriach tak zwanych polowych. Jesteśmy tuż przed podpisaniem kilku projektów naukowych finansowanych ze źródeł publicznych, gdzie będziemy walidować właśnie te urządzenia. One są jeszcze w fazie prototypowania, do analizy wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i jeśli uda nam się tutaj uzyskać finansowania, mam głęboką nadzieję, że tak, to będziemy starać się wdrożyć te urządzenia do diagnostyki już takiej codziennej, czy patogenów, czy diagnostyki nowotworowej. To są urządzenia, które służą do sekwencjonowania materiału genetycznego, natomiast ich podstawową zaletą jest to, że one są przenośne. O ile sekwenatory DNA czy RNA kojarzą nam się z potężnymi urządzeniami stacjonarnymi, których nie wolno przenosić, do których musimy często wzywać serwis, żeby je odpowiednio kalibrować i tak dalej, o tyle te urządzenia są dość malutkie, wielkości właściwie pendrive'a, podłączone do zwykłych komputerów za pomocą łącza USB i dzięki nim możemy sekwencjonować materiał genetyczny w warunkach, tak jak powiedziałem wcześniej, polowych. Czyli tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo wyspecjalizowanego laboratorium, żeby tego typu reakcje przeprowadzić. Także no oczywiście naszym marzeniem jest to, żeby ta technologia trafiła do zwykłych jednostek służby zdrowia i mogła być wykorzystywana do klasycznej diagnostyki, ale tutaj jeszcze oczywiście daleka przed nami droga. Natomiast no, miejmy nadzieję, że uda się to uzyskać. One zostały opracowane dość w ciekawy sposób, mianowicie wykorzystujemy tam przeciskanie kwasów nukleinowych przez pory białkowe i dzięki temu jest możliwa tak mocna miniaturyzacja właśnie tych urządzeń i stosowanie ich właśnie w warunkach dość dowolnych. Tak naprawdę to ta kwestia przenoszenia się, czy dróg przenoszenia się do Polski, to był taki temat trochę poboczny. Tak naprawdę oczywiście najbardziej nas interesowało poznanie sekwencji nukleotydowej genomów tego wirusa, żeby móc sprawdzić, jakie białka produkuje, w jaki sposób reaguje z gospodarzem, dlaczego jedni chorują objawowo, inni bezobjawowo. I oczywiście opracowaliśmy już kilkadziesiąt sekwencji wirusa z różnych części Polski i to dało nam materiał do właśnie sprawdzenia, tak przynajmniej takiego wstępnego sprawdzenia
dróg rozprzestrzeniania się tego wirusa. I na przykład udało nam się określić, że jeden z pierwszych przypadków we Wrocławiu przyszedł do nas z Hiszpanii. Ta sekwencja u nas uzyskana była najbardziej podobna do sekwencji hiszpańskiej. Do tego celu, do celu takiego sprawdzania oczywiście wykorzystujemy sekwenatory, żeby móc sekwencjonować RNA wirusa. Natomiast oprócz tego dość wyrafinowane techniki analizy danych, analizy filogenetycznej porównującej różne sekwencje z różnych wirusów izolowanych i sekwencjonowanych w różnych częściach świata. Metody filogenetyczne, czyli analizy filogenetycznej, są oparte na algorytmach bioinformatycznych, też z elementami uczenia maszynowego. Wyobraźmy sobie, że mamy nieznanego wirusa, którego chcielibyśmy poznać. Wiemy, że jest to na przykład RNA wirus, który jest odpowiedzialny za pandemię ogólnie na świecie. W pierwszym kroku, jak już wiemy, że mamy do czynienia z tym wirusem, to oczywiście musimy wyizolować materiał genetyczny tego wirusa. Następnie przeprowadzić tak zwaną odwrotną transkrypcję, aby przetłumaczyć czy przepisać jego materiał genetyczny z RNA na DNA. Następnie przygotowujemy tak zwaną bibliotekę do sekwencjonowania, czyli tak krótko mówiąc, musimy przygotować odpowiednie fragmenty, pofragmentować ten materiał genetyczny wirusa. Nie jesteśmy w stanie w jednym etapie przeprowadzić sekwencjonowania całej cząsteczki, więc musimy odpowiednio pofragmentować, przyłączyć odpowiednie startery reakcji i tak dalej. Tak przygotowana biblioteka trafia do sekwenatorów, za pomocą których uzyskujemy miliony krótkich fragmentów sekwencji tego wirusa, pokrywających się sekwencji tego wirusa. I tutaj kończy się część eksperymentalna, ta stricte laboratoryjna, a zaczyna się część analityczna, ponieważ teraz z tych krótkich fragmentów, takich można powiedzieć puzli, musimy złożyć pełną sekwencję wirusa. Do tego celu służą odpowiednie algorytmy porównujące między sobą, czy nakładające te sekwencje na siebie, tak żeby uzyskać sekwencję wypadkową. No i tak to wygląda. Z reguły to jest tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowanie samej części laboratoryjnej, tak zwanej mokrej, trwa 3-4 dni. Po tym czasie już mamy taką mieszaninę właśnie sekwencji, a następnie kilka, czy czasem nawet kilkanaście albo i kilkadziesiąt tygodni zajmuje nam złożenie tej sekwencji do jednej właśnie takiej wypadkowej. Jeśli chodzi o wirusa SARS-CoV-2, to tutaj akurat udało nam się dość szybko, głównie dlatego, że to jest stosunkowo mały wirus, więc jeśli mnie pamięć nie myli, to po miesiącu mieliśmy już gotową pierwszą sekwencję.